Niebie stalowe ptaki lecą kluczem. Polska krew i o nią walki zew. Kuta w żyły, pewny ster, a Messerschmitt plecy tłucze. Niezliczone kule, co w poszycie się już bryły. To ta myśl, by w całości do dom wrócić i swej żonie móc raz jeszcze bukiet kwiatów wręczyć. Na poręczy mieczy sława foga nuty nucić. Imponować medalami zdobiącymi pierśmi. Lecę gdzieś, sam nie wiedząc co ja robię. Jedną nogą na pokładzie, drugą znowuż w grobie. Myśli przelatują w korowodzie mi przez głowę. Twarz szara od strachu, zalana łzami i potem. Ojcze, to te modły wznoszę tobie głośno. Byś non-stop niewidzialnym celem czynił mnie dla wroga. To historia zbudowana na pożogach. O dywizjonie 303 na tyłach wroga. Angole nie ufali, mieli nas za dzikusów. Ich puste oceny to jak wróżenie z fusów. Wystarczyło tylko, by nasz oddział wystartował. A już każdy z nich musiał cofnąć te słowa. Pierwsze zestrzelenia później stały się rutyną. Messerschmitt nie uciekł przed tą sprawną machiną. Warto też pamiętać, byli zgrani jako zespół. Prawda o lotnikach nic, wyrwane z kontekstu. Wyrównać rachunki za swój ojczysty naród. Nie trzeba motywować plikiem pełnym walut. I oni to wiedzieli, wzbijali się przez tworza, by przechylić szalę, która na ostrzu noża. Potem marsz zwycięzców, który odbył się w Londynie. Za cały wysiłek zostawili nas na minie. Słabe to nieszczere, miej w pamięci blachu. Bo my nie zapomnimy, jako ja nie zumbachu. To zgodny szacunek za bohaterskie czyny. O dobre imię Polski tam na froncie walczyli. No i raz, dwa, trzy, kolejny myśliwiec pada. Biało-czerwone serca tam, gdzie honor to podstawa. Nadal, jak wtedy, tak i teraz, szczera wiara. Dywizjon 303, wieczna chwała. Chwała! Nie pożałowali serca, nie pożałowali życia. Jak nam podziękowano, brachu nie pytaj. 46 rok, Londyn, Aleja Mall. Zwycięska parada wojsk, czy to mówi ci coś? Naszych nie było, nie było dywizjonu. Nie byli zaproszeni, chociaż wierni aż do grobu. Nie zaprosili nas, no bo bali się Stalina. To nie pierwszy raz, kiedy Anglik nas wykiwał. To nie pierwszy raz, ale duma nasza wielka. Z naszych bohaterów Polska o was upamięta. Ta historia to nie bajka, z życia proza. Ta historia miała miejsce gdzieś w przestworzach. Tam też trwała walka podczas II wojny. Polak walczył z Niemcem, by ten Europy nie podbił. Zaciekle i bronił podczas bitwy o Anglię. Sercem przy Polsce toczył swą batalię. Szokował Angolii swoją skutecznością. Wkrótce rozgłośnie gazety zaczęło być głośno o tym dywizjonie 303, jego numer, większość pilotów z Warszawy. Temu czuję dumę, choć w Anglii obronie. Polskę każdy sławił, bo to Polak z kłopotu Europę wybawił. Zwycięzcy polscy piloci, pokonani Niemcy. Niestety nie odzięczył się pieprzony Churchill. Polak nie kroczył na paradzie zwycięstwa. To niczym nóż w plecy, to bolesna lekcja.